Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj dwaj panowie. Miłosz Mickiewicz, regionalny kierownik sprzedaży Nexera. Dzień dobry. I Krzysztof Gołębiowski, regionalny koordynator marketingu firmy Nexera. Cześć, dzień dobry. I jak nie trudno się domyślić, będziemy mówić właśnie o Nexerze, czyli czym ta Nexera jest. Nexera to firma, która buduje sieci światłowodowe. Najprościej nasz biznes określić słowem dajemy dostęp. Jeden kabel, wielu operatorów. W chwili obecnej jesteśmy w 750 tysiącach gospodarstw domowych. Planujemy coraz większą rozbudowę tej sieci. Obecnie również trafiamy do ponad 2000 szkół i 5800 miejscowości. Tam jesteśmy dostępni z naszym multiświatłowodem. Tak. To jest to, co kolega powiedział, to jest w 100% prawda. Jeszcze warto dodać, że skupiamy się na terenach wiejskich, gdzie komercyjnie tak naprawdę innym operatorom to się nie opłaca, więc te przysłowiowe białe plamy, no chcemy kolokwialnie powiedzieć pokolorować, więc nie znajdziecie nas w dużych miejscowościach typu Warszawa, Gdańsk, ale w tych wszystkich innych pomniejszych miejscowościach jak najbardziej. Czyli to, co najważniejsze tak naprawdę, bo przecież dostęp do internetu chce mieć teraz każdy, a te białe plamy jednak wykluczały no, sporo osób, w tym jeszcze niedawno nas, kiedy redakcję mieliśmy jeszcze w innym miejscu, też nie mogliśmy się doprosić światłowodu, chociaż wnioskowaliśmy o to od matko 10 lat chyba. Już tyle minęło. No, sama pandemia nam pokazała tak naprawdę to, że jak ważny jest internet. I ja wiem to po swoich znajomych, że dużo moich przyjaciół, którzy pracowali, uczyli się w dużych miastach, no na czas pandemii wróciło do swoich miejscowości i no, na szczęście mieli tam internet, światłowód i tak dalej, więc mogli bez problemów pracować zdalnie i korzystać jakby z tego życia online. No tak, to jest niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Chyba nikt sobie nie wyobraża życia bez dostępu do internetu. Ale my znamy pojęcie światłowodu, a wy posługujecie się trochę innym pojęciem, multiświatłowód. Co on oznacza? Tak, znaczy w zasadzie to jest bardzo prosta definicja. Może opowiem na przykładzie. Czyli ja mieszkam w bloku, gdzie jest jeden operator, czyli kiedyś on wybudował infrastrukturę światłowodową do naszego bloku i tylko na jego kablu możemy oczywiście korzystać tylko z jego usług. My, Nexera, wprowadzamy multiświatłowód właśnie na takiej zasadzie, że budujemy jeden kabel, ale udostępniamy ten kabel wielu operatorom, czyli mieszkaniec ma zupełną dowolność z korzystania i wybrania jakiegoś operatora. Więc ma szerszą ofertę dzięki temu. Dokładnie. Takie sprawy techniczne są strasznie trudne, mam wrażenie, dla przeciętnego mieszkańca. Czy to z tego powodu właśnie postawiliście na taką, można powiedzieć, edukację mieszkańców? Tak naprawdę od wielu lat prowadzimy takie działania edukacyjne. Nie wszyscy mogą przyjść na takie spotkanie, stąd też ta forma jako podcast. Chcemy uświadamiać mieszkańców, jak prosto można się podłączyć do tego światłowodu, gdy jest się w zasięgu, jakie korzyści daje on mieszkańcom, jak wpływa na życie przeciętnego mieszkańca posiadanie sieci światłowodowej, no i też jakie są różnice między naszym multiświatłowodem, a zwykłym światłowodem, o czym też kolega Krzysiu wspomniał. Ale pewnie też często słyszycie to, co i my słyszymy, no po co mi światłowód, tak? No przecież ja mam internet, mamy internet w komórce, mobilny, mamy drogą radiową dostarczany. Po co ten światłowód? Tak, to prawda. My oczywiście nie negujemy tego, że internetu mobilnego nie powinniśmy korzystać z niego, no bo każdy z nas korzysta i on jest przydatny, ale jak sama nazwa mówi, no mobilny, czyli najlepiej z niego korzystać gdzieś poza domem, jak chcemy sprawdzić, nie wiem, rozkład jazdy, cokolwiek. Natomiast jak jesteśmy w domu, no to uważamy, że tam zasługujemy na jak najbardziej stabilne łącze, gdzie nie martwimy się, czy nie wiem, pakietów nam starczy, bo wiemy, że internet mobilny nie jest akurat w tej kwestii nielimitowany dokładnie. Więc jak wracamy do domu, chcemy dać mieszkańcowi taką możliwość, żeby w ogóle się nie interesował. Swobodę korzystania przede wszystkim.
aby mógł oglądać filmy bez zacinania się, aby nie musiał się martwić również, czy pogoda będzie miała wpływ i warunki atmosferyczne na to, czy jego ulubiony serial się zawiesi, czy też będzie mógł sobie odpalić Netflixa, Disneya, bo jak wiemy, bardzo w czasie właśnie pandemii rozwinęła się ta strefa streamingowa, platformy typu Netflix, Światłowód z pewnością daje większe możliwości w stosunku do typowej radiówki czy też internetu mobilnego. My to nazywamy, że mieszkaniec na światłowodzie Nexery nie zobaczy nigdy tego okienka śmierci buforującego się, więc tak. A w przypadku dostępu do samej telewizji, bo to już w przypadku wybranej oferty przez danego mieszkańca, unikamy chociażby klatkowania telewizji w przypadku wiatru. No tak, ja dobrze pamiętam, jak musiałam mieć 5 różnych routerów od różnych firm, żeby w ogóle móc korzystać z internetu i oglądać filmy, ale i w ogóle w przypadku działania portalu to jest internet wymagany, a myślę, że w przypadku przeciętnego mieszkańca również ten internet jest dokładnie konieczny. My jak jeździmy właśnie jeszcze z ciekawostek, jeździmy po spotkaniach z mieszkańcami, to mamy mnóstwo jakichś historii, jak internet pomógł, nie wiem, w hobby, w pracy, w jakiejś tam po prostu w nauce. I jak było wcześniej, właśnie tak jak pani opowiada, ktoś tam miał 5 routerów, ktoś tam musiał, nie wiem, wychodzić, tylko w jakichś konkretnych godzinach mógł pracować, bo później już to zwalniało, więc... Ale i w biznesie myślę, bo te live'y sprzedażowe są teraz przecież powszechne chociażby, nie? Wszędzie, gdzie wchodzimy na jakieś grupy, to te live'y sprzedażowe są, więc to faktycznie jest istotne. Ale powiedzcie jeszcze, jaki macie zasięg na Mazowszu i czy współpracujecie tylko z klientami indywidualnymi, czy z firmami, placówkami również? Nasz biznes opiera się na tym, że dajemy dostęp, równy dostęp wszystkim. Tak naprawdę każdy operator telekomunikacyjny, od dużego operatora do małego, może z nami podpisać umowę i świadczyć umowę na naszym kablu światłowodowym, który wybudowaliśmy. Natomiast w zasięgu naszego multiświatłowodu na Mazowszu jest 41 tysięcy gospodarstw domowych. I to są tak naprawdę około 415 miejscowości w 25 gminach na Mazowszu. Zarówno w powiecie płockim, sierpeckim, jak i gostynińskim jesteśmy ze swoim multiświatłowodem. A korzystanie z tego światłowodu Nexery jest płatne dla klientów indywidualnych? Jak to wygląda? Klient tak naprawdę ma swobodę wyboru dzięki temu multiświatłowodowi. Wybiera sobie operatora, który będzie mu świadczył usługę i całość kosztów płaci w abonamencie do operatora, u którego wybierze usługę. I tak jak wspomniałem, my świadczymy usługi zarówno dla tych dużych operatorów typu Orange, T-Mobile, Play, jak i tych lokalnych. Akurat w Płocku mamy New Telecom, Telemedian i TV Media, którzy mają z nami podpisaną umowę między innymi. Wszystkich ich jest 13. No właśnie o to miałam pytać, z którymi operatorami współpracujecie na Mazowszu. Tutaj trochę wyprzedziłeś moje pytanie. A w jaki sposób wybieracie miejsca tych swoich inwestycji? Czym się tutaj kierujecie? I co z tymi osobami, które w waszym zasięgu się nie znajdą? Co do zasady, to miejsca białych plam my otrzymaliśmy w ramach konkursu i przetargu, które wygraliśmy jako firma, budując tą sieć. Mieliśmy te punkty adresowe z góry wyznaczone, natomiast my chcemy jako firma, wiadomo, podłączyć każdego, kto chce tego internetu, więc staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i te pominięte punkty przez te listy adresowe z Ministerstwa Cyfryzacji my staramy się doreinicjowywać, czyli dodawać do naszego zasięgu. Więc tak naprawdę dodaliśmy mnóstwo tych punktów adresowych, które zostały pominięte do naszego zasięgu i tak bezpośrednio wpływu na to, w jakich miejscach wybudowaliśmy sieć, też jako Nexera nie mieliśmy, ponieważ musieliśmy się trzymać list również, które otrzymaliśmy bezpośrednio w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Dlatego często pytają właśnie pytania od mieszkańców, że jak jest na przykład ulica, nie wiem, Piłsudskiego, to kabel, infrastruktura światłowodowa została poprowadzona do adresu numer 1, 2, 4, 5.
na przykład numer 3 i 6 został pominięty. No i my to rozumiemy, że to jest... Wygląda średnio, natomiast tak. Najczęściej na takich spotkaniach spotykamy się z osobami, którym pomagamy właśnie w tym, aby przez operatora pomóc im uzyskać dostęp i sprawdzić możliwości techniczne, czy są możliwe, aby dodać ten adres do zasięgu. Wiadomo, ten program i te listy były tworzone w latach 2015-16-17. Niektórzy pobudowali dom później, więc ten budynek jeszcze nie istniał, ale my staramy się takich ludzi nie pomijać i zapewnić im dostęp do multiświatłowodu. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego przez siebie operatora i za jego pośrednictwem zgłoszą taki akces dodania do zasięgu, my sprawdzimy te możliwości techniczne i wrócimy z odpowiedzią już do operatora bezpośrednio, czy jesteśmy w stanie dodać tego abonenta do naszego zasięgu. Tak, i chyba ty zawsze, Miłosz, wspominasz ten przykład, że telekomunikacje się budowało przez 20 lat, my budujemy naszą infrastrukturę od kilku lat, więc no to jest proces. Proces, dokładnie. I to jest proces, który jest niezwykle drogim przedsięwzięciem, więc no, co roku będziemy systematycznie coś więcej rozbudowywać, tak samo też wchodzą te programy, prawda? Pamiętajmy właśnie również o tym, że program operacyjny Polska Cyfrowa tak naprawdę był pierwszym programem takim budowy sieci światłowodowej. Zaczęło się od szkół, potem to przeszło na gospodarstwa domowe. Teraz wystartowały kolejne programy, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że poza tymi mieszkańcami, których my nie dodamy do swojego zasięgu, że tam sieć również zostanie wybudowana w kolejnych programach dotowanych z funduszy Unii Europejskiej. Przed naszym spotkaniem poprosiłam naszych czytelników o przesyłanie ewentualnych pytań do was i trochę tych pytań otrzymaliśmy w wiadomościach prywatnych zwłaszcza, więc pozwolę sobie je wam zadać. Zobaczmy, czym nas zaskoczą. Po pierwsze, czy założenie światłowodu wiąże się z jakimś remontem? Założenie światłowodu to jest jeden z mitów, które my poznajemy, tak naprawdę spotykamy się z nimi na spotkaniach z mieszkańcami, które organizujemy regularnie w gminach. Nie wiąże się z uciążliwym remontem, wprowadzamy kabel zależnie od projektu, czy to drogą napowietrzną, czy doziemną, w miejsce, które wyznacza tak naprawdę abonent, czyli mieszkaniec. Całość robimy bezinwazyjnie, musimy doprowadzić ten teren do stanu pierwotnego, więc kabel światłowodowy ma średnicę tak naprawdę wkładu do długopisu 3 mm mniej więcej. To wprowadzamy bezpośrednio do budynku klienta, a klient sam wybiera miejsce, w którym będzie stał router i nasze zewnętrzne urządzenie. To kolejne pytanie. Czy będzie możliwość poprowadzenia światłowodu drogą ziemną? Ewentualnie gdzie można uzyskać takie informacje? Krzysiu? Może ty? Trudne pytanie. Nie, tak naprawdę wszystko zależy od projektu. My budujemy sieć zgodnie z projektem, który został wykonany i została sieć zaprojektowana albo drogą napowietrzną, albo drogą doziemną. Nie zmieniamy nigdy standardu dostarczania, czyli jeżeli adres Aleja Jana Pawła II 7 jest w zasięgu naszej sieci światłowodowej, czyli mamy już go zaprojektowanego, wybudowanego i oddanego do użytku, to nie zmienimy tego projektu. Jeżeli jest on zaprojektowany napowietrznie, to klient, który zamówi tam usługę, będzie dostarczona mu usługa drogą napowietrzną, czyli ze słupa. Oczywiście całość po naszej stronie, na podstawie zamówienia. Jeżeli jest ten adres zaprojektowany drogą doziemną, wybudujemy go drogą doziemną, całość również po naszej stronie. Tak, no bo to są projekty budowlane, więc tutaj elastycznym nie można być. No wiadomo, że każdy teren się różni. Czasami jest taka możliwość, żeby drogą naziemną, a czasami nie ma i odwrotnie. Najprościej jest w blokach, gdzie zazwyczaj mamy łącze wybudowane wewnątrzbudynkowe. Od tego wewnątrzbudynkowego łącza są rozprowadzone na wszystkie piętra piony techniczne i na podstawie zamówienia wprowadzamy bezpośrednio kabel światłowodowy do mieszkańca, do mieszkania tej osoby, która zamówiła usługę.
Tutaj kolejne dwa pytania są bardzo podobne, więc je troszkę połączę. Bo jedna osoba mieszka w domku przy ulicy Wyszogrodzkiej i widzi kabel tuż przy swojej działce na słupie. I co musi zrobić, by korzystać ze światłowodu, by go mieć w ogóle? Drugie bardzo podobne pytanie, tylko że w bloku przy ulicy Płoskiego 8 w Płocku. No, podobne pytanie. Co zrobić, żeby ten światłowód mieć? Tak, znaczy no to akurat ten mieszkaniec jest... jest jednym ze szczęśliwców, którzy mają już dostęp do tego multiświatłowodu i wystarczy, tak naprawdę dzieli go jeden ruch od tego, żeby go mieć. Musi zadzwonić do operatora, którego sobie wybrał, który działa na naszym kablu i po prostu zamówić tą usługę. Tam już operator. A jak znaleźć tego operatora, który z wami współpracuje? Jasne, właśnie. Jak to zrobić? No, przede wszystkim trzeba wejść na naszą stronę www.nexera.pl i tam jest na środku strony interaktywna mapa. Mieszkaniec powinien wpisać swój adres. Ta interaktywna mapa się załaduje i pokaże się taka ikonka domku. W zależności od koloru, to mieszkaniec ma legendę, czy ten domek jest w zasięgu, czy jest w trakcie projektowania, czyli budujemy i niedługo go oddamy, czy po prostu nie ma domku. Jeszcze nie ma i nie będzie mógł zamówić tej usługi. Ale oczywiście w tym przypadku ten domek jest w zasięgu, więc jak kliknie na swój adres, to na dole się pojawiają wszyscy operatorzy, którzy są dostępni, do których może zadzwonić. My w zasadzie z doświadczenia wiemy, że mieszkańcy wybierają tych operatorów, z którymi już mieli do czynienia albo mają abonament gdzieś tam. Albo wręcz przeciwnie, jeżeli te doświadczenia były niemiłe. No. Dokładnie, więc to jest akurat piękno tego wyboru multiświatłowodu, że nie jest się uzależniony od innego operatora. Ważna jeszcze jest jedna rzecz, że na naszej stronie internetowej przy okazji tego, że jak abonent wybierze sobie operatora, najpierw sprawdzi, czy jest w zasięgu. Jeżeli jest w zasięgu, ma udostępnione narzędzie, które porówna ofertę wszystkich dostępnych operatorów w danej lokalizacji. Mm-hmm. Także bardzo wygodne. Dokładnie to, co powiedziałem na wstępie naszego podcastu, to my dajemy dostęp, chcemy, żeby to mieszkaniec wybrał sobie operatora, u którego będzie chciał mieć ten światłowód. Mm-hmm. Kolejne pytanie. Światłowód jest przydatny, ale ile za to zapłacę? Standardowo. Tak, kwestia ceny. To odpowiem bardzo tak jak może prawnicy, jeżeli to zależy. No bo to zależy od naszych potrzeb. Ktoś, kto korzysta może inaczej. Zależy od tego, czy korzysta w domu jeszcze na przykład z komórki i z telewizji na przykład, bo wiadomo, że pakietując te wszystkie usługi, no to jest taniej. Więc my zazwyczaj, jak mieszkańcy do nas się pytają, a ile to kosztuje i tak dalej, to odwracamy to pytanie i się pytamy, no dobrze, jak teraz ma pan komórkę u jednego operatora i płaci pan na przykład 50 zł, u innego operatora ma pan telewizję, gdzie płaci na przykład, nie wiem, 60 zł, 70, i chce pan wziąć jeszcze internet od jakiegoś innego operatora, za wszystko panu wyjdzie, nie wiem, 200 zł. A przechodząc z tymi wszystkimi usługami do jednego operatora, no to koszt będzie na pewno tańszy. 100, 120, zależy się naprawdę od ilości kanałów telewizji, czy się chce właśnie Netflixa mieć, czy Disneya, więc tak. Ale naprawdę to jest, światłowód jest taniej niż myślimy. Odpowiadając też na wprost, to klient płaci operatorowi, u którego wybierze ofertę. My nie mamy takiej relacji stricte z docelowym klientem, my mamy relację z operatorem, który ma z nami podpisaną umowę. Tak, natomiast wiemy, że ci wszyscy operatorzy oferują zazwyczaj jakieś promocje, czy to miesiąc za złotówkę, czy jakieś takie inne ciekawe prezenty. Może teraz powiemy, że mamy to... Korzystając z okazji, tak, to w Płocku obecnie trwa promocja łap bon 200 zł od Nexery. Wybrani mieszkańcy na naszej stronie internetowej mogą sprawdzić, czy są w zasięgu tej promocji. Podpisując umowę z dowolnym operatorem, otrzymują 200 zł w prezencie od Nexery po skutecznej instalacji światłowodu. Tak. Piękny prezent i to przed gwiazdką. Dokładnie. Więc to tylko na nexerze.pl u góry jest zakładka dla mieszkańców. Trzeba wejść w promocję, wypełnić formularz i później już wszystko pójdzie z automatu. Okej, to mamy ostatnie pytanie. Co w przypadku awarii? Kto zapewnia naprawę, wy czy operator?
Tak naprawdę w przypadku awarii najszybszą drogą kontaktu jest kontakt z operatorem, u którego dana osoba ma podpisaną umowę, i za jego pośrednictwem przekazania nam tej informacji my odpowiadamy oczywiście za usunięcie tej usterki, aczkolwiek wykonujemy najpierw telediagnostykę, czy to na pewno jest po naszej stronie problem, czy to problem może być po stronie urządzeń tego operatora. Więc na podstawie zgłoszenia od operatora my weryfikujemy w pierwszej kolejności, czy problem leży po naszej stronie. Jeżeli leży po naszej stronie, oczywiście odpowiadamy za utrzymanie tej sieci i problem rozwiązujemy. Natomiast jeżeli jest nieprawidłowy sygnał na linii naszego urządzenia, które montujemy ONT w mieszkaniu klienta z routerem operatora, informujemy tego operatora, że po naszej stronie jest wszystko w porządku, wymień swojemu klientowi router na przykład. Mhm. Więc za usterki na sieci odpowiadamy my. Tak, ale no w zasadzie w 95% przypadków, no to jak ta sieć szwankuje u mieszkańca, to jest po stronie operatora. Chyba że mówimy o jakichś takich zdarzeniach losowych, typu była wichura, więc gdzieś jakiś słup się przewrócił, więc no, fizycznie nasz kabel, który jest na powierzchni, został przerwany, albo mieliśmy z ciekawostek, akurat na Warmii i Mazurach. Okazało się, że bóbr przegryzł kabel w ziemi. Więc jeśli mówimy o takich oczywiście awariach, no to naturalnie. No. My to jak najszybciej będziemy dążyć do naprawy tego. No i też widzieliśmy akurat ten komentarz z Facebooka, jak tutaj jechaliśmy. Mm-hmm. No to drogi mieszkańcu, no to jak najbardziej trzeba się zgłosić do tego swojego operatora w celu rekompensaty. A my już będziemy, jeżeli operator się do nas zgłosi, oczywiście, jeżeli usterka wystąpiła, będziemy bonifikować jego opłaty abonamentowe do nas. Tak jest. Mhm. Bardzo dziękuję wam za tę sporą dawkę wiedzy. A wy, drodzy czytelnicy, słuchacze, odbiorcy, możecie jeszcze zadawać pytania. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do przesyłania ich do nas, a my przekażemy to firmie Nexera. Tak jest. Korzystając z okazji, jeszcze chciałbym zaprosić państwa 5 listopada na premierę raportu Regiony Nexery, gdzie dowiecie się państwo między innymi, co jest sportem narodowym Polaków. To bardzo ciekawe. Ja na pewno obejrzę. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. W moim studiu gościli Miłosz Mickiewicz i Krzysztof Gołębiowski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia.